Publicystyka w Radiu Opole. W studiu nasz pierwszy gość to Łukasz Smolarczyk, koordynator protestów rolników w regionie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za wami rozmowy z wojewodą Moniką Jurek. W jakiej atmosferze przebiegały, co ustaliliście? No, atmosfera rozmów była burzliwa ze względu na sytuację, jaką mamy w rolnictwie. Tak. I yy, wiadomo, że. Chcielibyśmy, żeby ta atmosfera nie była taka, no ale sytuacja w rolnictwie dzisiaj jest krytyczna. No i trudno, żeby przy tak krytycznej y, sytuacji w rolnictwie nie, te, te rozmowy przebiegały bez emocji, tak? No, y, są te emocje, są bardzo duże. Y, mówię, ciężko już tych ludzi jest naprawdę tutaj utrzymać, bo, bo frustracja wśród ludzi jest ogromna. No, tak? Widziałem to zwłaszcza wczoraj, kiedy te rozmowy się przedłużały, kiedy one trwały już około dwóch godzin, no to napięcie narastało, coraz więcej tych różnych przeszkadzajek, tak chyba możemy powiedzieć, dało się usłyszeć na placu przed Urzędem Wojewódzkim. Słyszeliśmy trąbiące traktory, syreny, nawet jakiś dźwięk syreny policyjnej. Ktoś tam od czasu do czasu rzucił petardą, więc no, rzeczywiście ten niepokój był. No ale właśnie pytanie, czy jesteście teraz trochę bardziej uspokojeni po tych rozmowach, czy one coś wniosły, czy to tylko takie kurtuazyjne wizyty. No myślę, że jedna, jedna rzecz wczoraj naprawdę nie można tej rzeczy bagatelizować, tak, że pani wojewoda zobowiązała się jakby aktywować wszystkich wojewodów, i wszyscy wojewodowie wspólnie wystąpią do premiera, tak? bo my 24. Stycznia przy proteście ostrzegawczym złożyliśmy do Pani Wojewody swoje postulaty i pani Wojewoda miała przekazać je do ministra rolnictwa. Widzimy, że minister rolnictwa chyba sobie nie radzi z tą sytuacją i dlatego tu jest potrzeba zaangażowania premiera i wyższej władzy po to, żeby nabrało tempa te, te prace nad, nad rozwiązywaniem naszych, naszych problemów. I myślę, że to. To ma jakiś wymiar, tak? Ja wiem, że słuchałem dzisiejszej audycji rano tutaj z wicewojewodą, tak, że no na pewno premier o tym wie, ale jeżeli już pójdzie pismo jedno wspólne od wszystkich wojewodów, to już wtedy premier nie będzie mógł się zasłaniać, że o problemie nie wie, czy nie słyszał, tak? I, i to jest, myślę, że jakiś mały sukces wczorajszych rozmów, tak? I tyle. Ile daliście czasu, Wojewodzie, na realizację tych postulatów? Dlatego my się umówiliśmy już na piątek, żeby tego czasu nie było dużo, na piątek na kolejne rozmowy, żeby po prostu mm, sprawdzić, czy, czy coś jest zrobione, czy czy nie jest nic robione w tej, w tej kwestii. Na dzisiejszy poranek miano zwołać na Radę między innymi z Inspekcją Skarbową. No, pytanie, czy docierają do was informacje, że do takich rozmów rzeczywiście doszło? No tak, wczoraj i wicewojewoda i pani wojewoda zobowiązali się, że takie spotkanie rano będzie. Z audycji tutaj u was w radiu słyszałem, że pan wicewojewoda mówił, że, że do takiego spotkania ma dzisiaj dojść. No i czekamy w piątek na jakby... Na ustosunkowanie się pani wojewody i pana wicewojewody. Czy do Ale tego... na razie nie dostaliście żadnej informacji. Na razie że... żadnej informacji już ja nie odbywa. Rozumiem. Jak już pan powiedział o tym, że minister rolnictwa sobie nie radzi, na podobne rzeczy zwraca uwagę. Chociażby konfederacja, no i domaga się dymisji ministra rolnictwa jego zastępcy, panów siekierskiego i kołodziejczaka. Czy wy też tego chcecie? Nie wie pan co, ja nie chcę tutaj mieszać w to polityki, tak, bo. Ja powiem jeszcze raz to co mówię od początku. Za tą sytuację odpowiadają poprzednie rządy i wszyscy politycy w Polsce od 30 lat. Także to rolnictwo w Polsce mimo że w pewnym etapie naprawdę zbudowaliśmy siłę tego rolnictwa dzięki funduszom unijnych, to dzisiaj dzisiaj no tak Lekkim, jakby takim, nie, nie, lekkim zły, złymi decyzjami, próbujemy zaprzepaścić ten dorobek, co się udało przez ostatnie 30 lat dobrze zrobić. Tak? I ja bym nie chciał tutaj mieszać w to polityki. Dlatego to już... poseł Skalik został wczoraj, mówiąc delikatnie, zagłuszany przez protestujących ja kiedy przemawiał. Ja też miałem e, możliwość powiedzieć się z posłem Skalikiem, ale nie, nie chciałem, bo mówię, to jest protest typowo oddolny, bez żadnych związków zawodowych, bez żadnej polityki. I naprawdę za tą sytuację, którą mamy dzisiaj w Polsce, odpowiadają politycy od prawa do lewa. tak? Może no, Konfederacja nigdy nie rządziła, ale jakbym tutaj nie, 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 nie generalizował. Nie chcemy polityków wokół tego. Politycy mają szansę się wykazać w legislacji. Niech odpowiadają w Sejmie, w Komisji Europejskiej za ustanowienie prawa. Bo nie wiem, czy, czy pan redaktor wie. tak? No, poprzedni rząd wprowadzał Zielony Ład w Polsce. Ale w Unii Europejskiej większość dzisiejsz, dzisiejszego rządu przegłosowywała te chore pomysły, tak? Czyli oni są po prostu współodpowiedzialni. Jest taka próba, żeby nas podzielić tutaj politycznie, tak? Ale tu y, i rządy Prawa i Sprawiedliwości i dzisiejsze, y, dzisiejsze ludzie, którzy dzisiaj rządzą, też w Unii Europejskiej przegłosowywali pomysły Zielonego Ładu, tak? I... i i tutaj są współodpowiedzialni, tak? bo dzisiaj spróbują zrzucać jedni na drugich, ale to cała scena polityczna jest odpowiedzialna za tą sytuację, którą dzisiaj mamy. Te protesty miały być ponad podziałami, natomiast ja wczoraj widziałem i słyszałem oczywiście te okrzyki, które gdzieś tam z tłumu się wydobywały, kiedy lider Agrouni w naszym regionie mówił do zebranych, że za chwilę odbędą się te rozmowy, no to zebrani krzyczeli, ty nie idziesz. No, związki zawodowe są upolity, upolitycznione, czy to Solidarność, czy OPZZ, czy Agrounia. Ja się nie chcę wypowiadać za związki zawodowe, proszę mnie zwolnić z tego pytania, bo po prostu... To musiał Pan ich, ich zapytać, no tak? No tak, ale czy Pan będąc na tych protestach i koordynując je także odczuł, że rzeczywiście jest między tymi wszystkimi grupami, które przyjeżdżają z różnych stron naszego województwa taka jedność, czy tam tak, jednak między każdy ludźmi, próbuje między ludźmi, ciągnąć swoją stronę? Między ludźmi oddolnie jest jedność, ale ludzie nie mają zaufania do związków zawodowych i to jest prawda. Bo związki zawodowe nawet nie potrafią się dogadać co ale do daty, bardzo, daty ale... wspólnego, wspólnego protestu na Warszawę. To ale jest symboliczne, te tak? te związki zawodowe ktoś tworzy przecież i ktoś się wybiera, władze tych związków. Nie chcę wchodzić tutaj w kulisy, w kulisy i nie chcę się skupiać nad tym. Proszę zaprosić związkowców i niech oni się na ten temat wypowiadają. Ja jakby... Nie jestem aktywnym związkowcem i, i, i tyle. Łukasz Smolarczyk, to koordynator protestów rolników w naszym regionie nieustająco z nami. Jak teraz będą wyglądały wasze działania? Bo przedłużyliście, przedłużyliście swój protest do 19 czerwca. To oznacza, że będziemy się musieli spodziewać kolejnych utrudnień, no między innymi na drogach regionu? My nie chcemy utrudniać życia normalnym mieszkańcom, tak? Będziemy na pewno teraz dzisiaj już pojechała wąska delegacja z powiatu namysłowskiego na granicę rozeznać sytuację. Pojechał Pan Dariusz Klusko z czterema osobami. Są w medyce. Mówią, że tam jest potrzebny, potrzebna pomoc ludzi. Dlatego apeluję do wszystkich rolników z województwa opolskiego i nie tylko, kto może, niech jedzie na granicę. My przedłużyliśmy akcję protestacyjną. W każdej chwili możemy te protesty odwiesić, tylko my naprawdę nie chcemy utrudniać życia normalnym mieszkańcom. Ale, panie Łukaszu, powiedział pan w piątek, że... Ustaliliście, że przyjedziecie autami, nie traktorami na te wczorajsze spotkanie z panią Wojewodą. Nie dotrzymaliście tego słowa, Ale mieliście już nie blokować ulicy. To było symboliczne, bo przyjechało w okolicach po 30 traktorów z każdego powiatu. Czyli to było symboliczne tylko pokazanie jakby tej delegacji traktorami. Tak? Myślę, no, że 30 naprawdę... razy 10 czy tam 11 powiatów. My to osobiście, to liczba... na przykład jako Powiat namysłowski specjalnie wyruszyliśmy o 4 rano. Tutaj z naszego powiatu, żeby wjechać szybciej na ulicę Piastowską, żeby nie utrudniać ludziom, ludziom życia, tak? I, i mówię, no nie da się w ogóle bez utrudnienia ludziom życia zrobić jakiegoś protestu, tak? Bo to się zawsze wiąże z uciążliwością dla ludzi, ale no próbujemy to tak robić, żeby być jak najmniej uciążliwym dla, dla mieszkańców. Bardzo dziękujemy mieszkańcom całego województwa polskiego za wyrozumiałość na tych protestach. Bardzo dziękujemy za to, że popierają nas. Bardzo dziękujemy policji w całym województwie za zabezpieczenie tych protestów i prosimy wszystkich mieszkańców w województwie opolskim, ale i w całym kraju niezwiązanych z rolnictwem, o uświadamianie obywateli w naszym kraju, że ten protest nie dotyczy tylko rolników. Ten protest też dotyczy konsumentów. Jeżeli oddamy całą produkcję żywności międzynarodowym korporacjom i bardzo dużym agroholdingom, to stracimy suwerenność żywnościową, tak? I już nie mamy suwerenności energetycznej na przykład u nas w kraju, i teraz jeszcze jak stracimy suwerenność żywnościową. No to nie wiem, czy tak będzie dobrze dla całego społeczeństwa. Tak? Powiedział pan o tym, że część rolników z naszego regionu już pojechała w stronę granicy polsko-ukraińskiej. Chyba nawet już są na miejscu. Jaka tak. to jest grupa i na czym będą polegały te działania? Akurat u nas część rolników już była szybciej, wróciła. Teraz pojechało cztery osoby dzisiaj w nocy, będą tam dwa dni. Mówią, że potrzeba jest wsparcia. Oni są na przejściu medycyny, me, granicznym w Medyce. Mówią, że tam potrzeba jest wsparcia, bo ludzie są już tam zmęczeni. I jeszcze raz gorący apel do wszystkich rolników w województwie opolskim. Wszyscy musimy wąskimi delegacjami jechać na granicę. tak? Tam musimy wywrzeć nacisk na rządzących, żeby po prostu rozwiązali nasze, nasze problemy. Blokujecie całkowicie ten ruch transgraniczny, czy jak w ogóle te protesty będą w najbliższym czasie wyglądać tam? W tak, edycji? na granicy jest blokada. Jest puszczany jeden, jeden, jeden tir na godzinę. No i mówię, no rządzący muszą jak najszybciej rozwiązać ten problem, tak? I tyle. Tu my nie blokujemy tego, żeby blokować, tylko po prostu jak protestujemy od 24 stycznia, a nie zostało zrobione nic do tej pory, no to my nie możemy tej akcji protestacyjnej zakańczać, tylko musimy ją kontynuować i tyle. To jeszcze na koniec o jedną kwestię chciałbym zapytać, bo w czasie tych protestów niejednokrotnie też spotykaliśmy się z zastrzeżeniami z różnych stron, czy to protestujących, czy to tej drugiej strony, że może niezbyt skutecznie media informują o waszych postulatach, a także o działaniach podejmowanych przez drugą stronę. Gdzie możemy tej wiedzy szukać, jeżeli ktoś nie wierzy mediom tak zwanego głównego nurtu, choć uważam, że akurat Radio Opole dosyć sprawnie relacjonuje te działania. No ale jeżeli ktoś chciałby takie kompendium wiedzy na temat no między innymi tego, o co wy walczycie znaleźć, gdzie tego szukać? Bardzo dużo takiej wiedzy sami przekazujemy na różnych TikTokach, na Facebookach. Na przykład Izba Rolnicza w Opolu wreszcie założyła Facebooka po, po długiej batalii, tak, bo był opór, opór tak, ale już jest Facebook. Myślę, że na stronie Izby też będzie bardzo dużo, bardzo dużo informacji odnośnie uświadamiania konsumentów. Prosimy media lokalne, media krajowe, żeby nagłaśniały ten problem, bo jeszcze raz powtarzamy, to jest protest też w imieniu, a może nawet głównie w imieniu konsumentów. Dzisiaj nikt z konsumentów nie zdaje sobie sprawy. Że cała żywność techniczna, czyli cała pszenica, rzepak techniczny, które wjechały do nas do kraju, nasze społeczeństwo po prostu skonsumowało to. Jest to bardzo niebezpieczne. Tak? Ta żywność, te, ta pszenica techniczna, rzepak techniczny powinny być tylko i wyłącznie spalone. I tutaj, yy, no na przykład, minister, ostatnio jego wypowiedź, że yy, bardzo łatwo jest kogoś znaleźć za przemyt dwu, 10 paczek papierosów, a nie jest w stanie wytropić tych firm, które przywiozły te setki tysięcy żywności technicznej i ją wprowadziły do obrotu, no naprawdę jest to niebezpieczne i minister tak łatwo o tym mówił. No, te kwestie sobie już zostawimy na ewentualną rozmowę z ministrem bądź wice, kiedy tylko odwiedzi nasz region. Na pewno takie pytania zadawać będziemy. A za dzisiaj już bardzo dziękuję. Łukasz Smolarczyk to koordynator protestów rolników w naszym regionie. Nasz dzisiejszy gość. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Cała rozmowa na radio.opole.pl